Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, dzisiaj lecimy z zadaniami dla Gildii Kupieckiej. To są trzy zadania, czyli kto jest kim, nowe wytyczne oraz to nie twoje. Zacznijmy od nowych wytycznych. Mam nadzieję, że dokument Garrosa nie jest bardziej szczegółowy. Tak, mamy dokument Garrosa, zaraz go sobie oczywiście obejrzymy, ale przypomniało mi się, że, tak jak już wspominałam parę odcinków temu, na tablicach ogłoszeniowych pojawiły się nowe zlecenia. W związku z tym chciałabym tę tablicę ogłoszeniową przejrzeć i wyjąć to, co tutaj mamy. Nowe zapotrzebowania, listy gończe, trakty, uchodźcy, bestia znów atakuje. Mapa wioski nam niepotrzebna, natomiast my mamy do przeczytania nowe rzeczy. Mamy, moi drodzy, nową broń. Wow. Jest w takim razie naprawdę bardzo świetnie. Ojejku. Dobra, jak my tutaj stoimy z tym wszystkim? Te wszystkie papiery, list adresowany do przyjaciela to nie, szkolenie w Araxos, dokument, pamiętna notka, wytyczne dla tropicieli. Wytyczne dla tropicieli numer 4, 5 i 6. Potrzebne potwierdzenie. 4. Podnóże wieży sygnałowej, lęgowisko ścierwojadów. Sporadyczne występowanie innej zwierzyny. Poziom zagrożenia niski. Potencjalne zyski niskie. 5. Bursztynowe wybrzeże, siedlisko krabów. Obecność ich młodych na brzegu czasami przyciąga morskie topielce. Poziom zagrożenia średni. Potencjalne zyski średnie. Las przy małej winnicy, dużo leśnych bestii, częste występowanie innych leśnych stworzeń, głównie wilki. Poziom zagrożenia średni, potencjalne zyski średnie, wysokie. Dobra, oczywiście zajmiemy się tym, ale to już za chwilę. Przemoczona wiadomość, co to jest? To za Harolda, a no tak. Wiadomość od gońca, to nie. Mamy przepis na gulasz Marty. To jest gulasz, który z tego co pamiętam daje nam siłę chyba. Niepokojąca bestia. Farmerzy z Silbach przestrzegają przed zbliżaniem się do pól uprawnych poza murami wioski. Na jednym z nich pojawiła się niepokojąca bestia i zajęła całe pole dla siebie. Dla własnego bezpieczeństwa zebrania się pracy przy polu, przy wejściu do mrocznego lasu. Dla ochotnika, który pozbędzie się bestii, przewidywana jest nagroda w wysokości 100 sztuk złota u Albyna. Oczywiście zrobimy to. Obostrzenie dotyczące kanałów. To już żeśmy czytali. Licytacja w Starym Mieście, niebezpieczne trakty. To też. Tutaj znowu o postępie, górnicy, podróżni. A ja mam nieprzeczytanych tych trenerów? No, wygląda na to, że... O, bestia znów atakuje. Albyn oficjalnie potwierdził zaginięcie kolejnego farmera. Pomimo wielu poszlak wskazujących na podobny atak, co w przypadku śmierci wartownika Hendrika... Co? Ani łowcy pracujący w wiosce, ani nikt z wartowników nie chce przyznać, że jest to sprawka zamieszkującej pobliskie lasy bestii. Wszystkim mieszkańcom zaleca się pozostanie w domach po zmroku. Handlarze, niebezpieczne tereny... O fali uchodźców... Zapotrzebowanie Lokfar. Przyjmie 10 sztuk niebieskiego bzu i za każdą z nich zapłaci pełną wartość w złocie. Dobra. To moglibyśmy oddać mu ten bez niebieski, bo ja chyba mam 10 bzów. Chyba, że nie mam jakimś cudem, ale... ognista pokrzywa. Mam 59 niebieskiego bzu. To wiecie co, zacznijmy od tego, że mu to oddam. W ogóle sprawdzę sobie, czy ja zaczęłam odliczanie w ogóle w tym filmie, jak najbardziej. Pierwsze 5 minut odcinka mamy z głowy. Sprawy stricte techniczne. Czy mi się wydaje, czy Henryk to był ten gościu tutaj przy bramie i co, i on tutaj nie stoi? Stoi. A nie, Henryk to był ten przy tej drugiej bramie. Kurde. Bardzo to takie, wiecie, skomplikowane trochę. Tak czy inaczej, no to wiadomo, lecimy. Lokfar, mam dla ciebie w takim razie niebieski bez. Powinieneś być zadowolony. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Oddaj 5. 10. No, nie będziemy mu oddawać wiadomo wszystkiego, bo i tak by nam to oddał, z tego co mi się wydaje. Chciał 10, to będzie miał 10. I co? I my teraz udamy się może zająć tą bestią tutaj jeszcze.
Tak, wiem, miałam się udać gdzie indziej, no ale kurde, aż kusi, żeby zająć się bestią. Jak my w ogóle stoimy z czasem? W grze jest 1:51, czyli no w nocy nie powinniśmy łazić, ale nie chce mi się raczej spać. Więc możemy się tym zająć teraz. Spróbujmy. To było od tej strony, jakoś bestia niby na polach ma siedzieć. Może to jakaś ta leśna, polna bestia, taka jakaś większa. A keeper tutaj powinien być po tej stronie. Tak. Na polach niby gdzieś tutaj, tak? W stronę mrocznego... Okej, ścięło mi grę, nie wiem dlaczego. Znaczy wiadomo, podejrzewam czemu. My też po tym lesie tak naprawdę moglibyśmy... Leśna bestia. Moglibyśmy łazić po tym lesie tak naprawdę, bo... Nie wiem, czy chodzi o tą bestię. To jest chyba ta z tego ogłoszenia, no nie? Jezu, ona się wydaje być ogromna. Chodź. Nie lubię ich bardzo. Aha, bo ja mam teraz też, wiecie, mistrza w broni jednoręcznej już. Przecież. Kolejna leśna bestia. Ale to nie ich szukam. Od strony pól, no to tutaj są pola. Chyba, że w ciągu dnia powinnam tutaj przyjść, no ale to nie ma znaczenia raczej. Nie wiem, no przejdźmy się najszybciej. Niepokojąca bestia jest tutaj. Co to jest? To jest ta polna jakby? Tylko, że... Tak, tylko, że dużo większa. Dobra, tam na luzie. Przynajmniej zgarniemy sobie nagrodę. Witam cię. Aleś jest wielka. Paskuda. O Jezus, nie zrobiłaś mi niczego. Pięknie, kolejny poziom. 500 expa za nią było. Dobra. To co, odbierzmy od razu nagrodę. Alben teraz śpi, ale to raczej żaden problem. Siup. Dobra, odbierzemy na szybko nagrodę i myślę, że pędzimy... W stronę winnicy Rity musimy i tak iść, więc dobrze, że idę w stronę Albina. Z tym, że to najlepiej byłoby tam iść rano jednak. Wybaczcie, że ja też w ogóle pochodni nie używam, ale po prostu jakoś... Nie wiem, zapominam o tym, że na YouTubie jest taka tragedia z tym wszystkim. Dobra. To tak, do Albina jak najszybciej. Się udać. Zarobimy 100 za tą bestię. Nie była jakaś trudna, ale na pewno, jeśli chodzi o punkty doświadczenia, no to zajebiście. Ja mam ile w ogóle punktów nauki? 10. Wbiliśmy ostatnio nowy poziom. Dobra, Albin pewnie śpi na górze. Witam cię, panie ochroniarzu. Cześć. Chcę odebrać nagrodę za upolowaną bestię. Obrzydliwy Roman. Proszę, to dla ciebie. Dzięki. A wiesz co, w sumie skoro nie śpisz, to daj skorzystać z łóżka, co? Wino. Stary, przykro mi, ale... Zdążyłam się przekimać. Dobra. To co? Myślę, że możemy stąd już zmykać i pójdziemy w stronę winnicy Rity. Fajnie by było chociaż jedno zadanie dla gildii kupieckiej dzisiaj zrobić. Dobra, pójdziemy sobie tędy. Powinno się też jakieś dziadostwo tutaj zrespić, także... Też troszeczkę może zaekspimy w tym lasku, czy coś. Słyszę goblina. Gdzie jesteś? Nie widzę.
A, nade mną są. Hello. A może na hita powinnam... Nie wiem, czy jest sens z nich zbierać cokolwiek. Dobra, te lagi to może zostawię. I tak nie korzystam za bardzo z kuszy. Wiecie co, to najpierw pójdziemy tutaj w stronę wieży sygnałowej. Spróbujmy obadać te tereny łowieckie. Są leśne ścierwojady w ilości hurtowej. Jeden nawet gdzieś biegnie i coś dziwnego robi. No tak, mieliśmy spojrzeć tutaj zbocze... O matko. O stary. No. No to jest Gerke. Cześć stary. Na polowaniu? Zgadza się. Nie ma lepszego miejsca do polowań na ścierwojady, ale jako tropiciel pewnie zdajesz sobie z tego sprawę. Oczywiście. Nie zauważyłeś w okolicy niczego podejrzanego? Nie pojawiły się jakieś stworzenia, których normalnie się tutaj nie spotyka? Nie. Wszystko po staremu. Od czasu do czasu pojawiają się jakieś wilki czy krwiopijce, ale to cały czas stare, dobre lęgowisko ścierwojadów. Dobra. Super, Gerke. Gerke to nie jest ten myśliwy, który tropił niby tą bestię? Być może. Dobra, wyżej nie idę. Idziemy teraz w stronę winnicy. Przejdziemy sobie tędy na przykład. Podobno teraz też złoża się odnowiły w trzecim rozdziale, bo co dwa rozdziały się odnawiają, więc tak. Spróbujmy sobie troszeczkę wydobyć drewna. Okej, no tędy powinnam raczej zejść bez problemów. Musimy sprawdzić okolice winnicy i później jeszcze bursztynowego wybrzeża. No tam będą kraby, to wiadomka. Też nic szczególnego. Jeszcze sobie dokładnie bym sprawdziła to miejsce. Czy ja mam to w dzienniku napisane? Las przy małej winnicy. No, w tym lesie przy małej winnicy to nie jest zbyt dobrze. To znaczy... Mamy tam cieniostwora, którego jeszcze nie zabiłam. Mamy tam chyba jedną leśną bestię, która też została. I tutaj jest w ogóle też ten krąg teleportacyjny. Ale ja ze szkieletami to ja chyba sobie nie poradzę raczej. W ogóle tutaj jest w tym lesie bardzo dużo szkieletów, to trzeba przyznać. Ale kurde, fajnie by było mieć tutaj teleport w te okolice. Może bym spróbowała tutaj wleść. Tu się coś odrodziło. Okej, wygląda to, że są wilki, które miały tutaj niby być. Wiecie co, ja nie rozumiem po Holender. Ja czekam. I na co ja czekam? No. O, jest niedźwiadek też. No, wilki warto będzie wyklepać. Na luzie. Wiecie co, obadajmy na szybko, żebym tego cieniostwora szkielet wojownik. Tu jest właśnie ten cieniostwór, prawie na niego wlazłam. Tam ktoś wyciągnął kosę. Leśna bestia. Zaraz się nią też zajmę. Ale chciałabym zobaczyć tutaj, czy z tymi szkieletami jestem w stanie sobie w środku poradzić. Byłoby miło, naprawdę, nie ukrywam. Byłoby cholernie miło. Dobra, spróbujmy w takim razie. No nie wiem, jak to wyjdzie, ale jakbyśmy tu mieli krąg teleportacyjny, Jezu, ale by było super. Tylko, że to jest piekło jedno wielkie. Okej, pierwszy szkielet wstał. Okej, fajnie. No. Ała, no. Dobra, trochę biją. Ale jestem w stanie to przeżyć normalnie. Może nawet je pokonam, jeżeli będą wstawać w miarę pojedynczo. A zapowiada się, że będą. Wtedy niepotrzebnie wlazłam tutaj na takim... Wiecie, rozpierdzielu.
Chodź. No. Dawaj. Ważne jest to, żeby szybko atakować i się nie zastanawiać czasami. No właśnie. Ale teraz będzie prościej, kiedy mamy mistrza w broni jednoręcznej. Nie wiem, ile tutaj jest jeszcze tych szkieletów, ale byłoby świetnie, gdybyśmy odblokowali to miejsce. Tak samo to obok miasta. Spróbuję wejść tutaj tak po prostu. No. Dobra, odrodził mi się kolejny. Mam nadzieję, że to już wszystkie. No. Pięknie. Jak wejdzie kryt, to na dwa strzały jest taki szkielet. To pokrzepiające. Słychać też cieniostwora na górze. Ale z nim się oczywiście nie będę bawić za bardzo. Coś jeszcze mi tu wstanie? Wygląda na to, że nie. Dobra, zanim będę cokolwiek robić takiego jeszcze tutaj, to najpierw może zacznijmy od tych całych sarkofagów. Zapiszę się jeszcze raz, bo nie pamiętam, czy po tym ostatnim szkielecie się zapisałam. Pewnie tak. Ale spróbujmy coś tu porobić. Wyrok gwiazd. To jest kostur. Mamy też złoto. Mamy też posąg Beliara. Jeżeli się do niego pomodlimy, to będziemy mieli... Mamy spowolnienie, krąg drugi, tom trzeci oraz runę. O tą runę mi chodziło. Jest też korzeń leczniczy. Zaraz jeszcze sprawdzimy telekinezą, czy na pewno wszystko stąd wzięłam. Solidny miecz dwuręczny, to też fajny łup. Dobra, na szybko. Telekineza. Ciemne grzyby, to mnie za bardzo nie interesują. Za posągiem niczego nie ma? Nie ma. Spróbujmy się pomodlić. Okej, dostałam obrażenia. To nic. W sumie nawet nie musiałam się modlić, a i tak... A i tak dostałam expa. Dobra, fajnie. Czyli tutaj teren też jest wyczyszczony. Tam są jeszcze też szkielety. Tam dalej, ale... Z nimi coś czuję, będzie trudniej. Z prostej przyczyny. Z takiej oto przyczyny, że tam są też wojownicy. Cześć pani leśna bestio. Z nich jest sporo expa, a nie są jakieś bardzo trudne. Tutaj się kręcą kolejne leśne bestie. Trochę się pani chyba pobagowała. Okej, widzę, że ich bardzo dużo tutaj jest, nawet na polu. Ale fajnie by było tutaj... W ogóle tego niedźwiedzia też tam zostawiłam bez sensu. A, tu jesteś. Hello. Ja nie wiem, czy ja je skrytem tak biję, czy bez kryta. Dobra, bo zaraz mi jedna przypierdzieli od tyłu. A to skrytem, dobra. To mi po prostu dwa kryty weszły pod rząd. Tamta się chyba odczepiła jakimś cudem. Dobra, tam nie podchodzimy, może za blisko. Wejdźmy sobie tędy. Pozbądźmy się jeszcze tych leśnych bestii tutaj. Chodź do mnie. Z tamtymi szkieletami może za chwilę się spróbuję co najwyżej. Ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie wiem, kogo mam tutaj poinformować. Czy kogokolwiek w ogóle mogę poinformować, że tutaj jest na przykład bezpiecznie? Nie wiem, ale sporo tych bestii tutaj opanowało to miejsce. Przy okazji, jak tu jesteśmy, to warto też będzie chyba zajrzeć do Rity, bo ona podobno będzie miała dla nas jakieś zadanie.
Może właśnie nawet zadanie związane z wyczyszczeniem tego pola, powiedzmy. To jest jakiś myśliwy. Dobra, więc spróbujmy. Tam też są polne bestie, najpierw może z tym myśliwym pogadam. Witaj, poszukuję drogi do miasta. Chciałbym poszukać tam pracy, ale niestety nie wiem, w jakim kierunku jest to całe miasto. Może ty mi powiesz, gdzie powinienem iść? Iść na południe, na północ, na wschód, na zachód. Okej, winnica Rity jest na południu, więc musisz iść na północ. Idź na północ. Dzięki wielkie. Raczej trafisz bez problemu, ale mimo wszystko życzę ci powodzenia. No, wzajemnie. No. Dobra. Odłóż broń. Chłopie, czy ty jesteś normalny? No. Chodź, polna bestia. Nie wiem, czy ja mogę z kimś porozmawiać o tych terenach. Miało być, że w lesie obok mojej winnicy. Chyba, że muszę pokonać te szkielety, które tam są na przykład. O, shit. Teraz tu nie wyjdę tędy chyba. Okej, okay, jednak wyjdę. Nie wyjdę. Może jakoś tędy wylezę. Dawaj, Marvin. Dziękuję. Spróbujmy pogadać z Ritą. Zaczekaj, chłopcze. Ostatnio byłeś bardzo pomocny. Nie chciałbyś znowu dorobić? No w sumie czemu nie? Znowu jakiś problem z Nekiem? Nie. Dobrze się sprawdza, pilnując porządku na winnicy. Problem mam ze zwierzętami, które podchodzą za blisko upraw. Obawiam się, że odstraszenie fauny może przerosnąć Neka. Dobrze, zajmę się tymi zwierzętami. Leśne bestie często włażą na moje poletko dyniowe. Nie ponoszę od tego dużych strat, ale sprzedaż dyń to zawsze jakieś dodatkowe źródło dochodu. Oprócz tego, sprawdź okolice stawu za moją winnicą. Często widuję tam topielce i byłoby dobrze, gdyby żaden z nich nie zbliżył się do mojego terenu. Mhm. Do tego możesz zobaczyć, co się dzieje za winnicą, w okolicach mostu przy wodospadzie. Moi ludzie rzadko tam chodzą, więc cholera wie, czy się tam jakieś licho nie zalęgło. No dobra. Okej, okay. To co, może zacznijmy od tego... Moment, tutaj coś łazi. Polne pełzacze tu łażą. Kiedyś to miejsce było dla nas oczywiście zbyt bardzo niebezpieczne. Teraz jest wręcz przeciwnie. Możemy tutaj na spokojnie pochodzić i powyżynać to wszystko. No. Kurde, ile polnych pełzaczy. W ogóle wszystkiego jest tyle. Fajne. Dobra, zanim tamte się skapną, to te już nie żyją. Z tego, co mi się wydaje, to ta droga tutaj prowadzi oczywiście... Tu jest Bols. Nie wiem, czy ja mogę z nim o czymś porozmawiać. Warto spróbować. W ogóle pod tym mostem jest smoczy korzeń, więc zaraz wejdę go znaleźć. Hola, przejścia nie ma. Stary, ja już jestem za przejściem. Na przejście w tym miejscu jest pobierana opłata. Słyszę niedźwiedzia. Wolna. Może być złoto, może być porządne piwo. Masz piwo może, chociaż... Nie masz czegoś lepszego do roboty? Młody, jakoś trzeba na życie zarobić. Pewnie się tym jeszcze nie martwisz, tylko jak każdy w tym wieku, całe dnie spędzasz na biesiadach i szukają sobie panny. Nie powiedziałbym. Tak, pewnie. Zabawa, hulanki, przechwalanie się, że jedną ręką trola mostowego pokonasz, a w rzeczywistości do prawdziwej pracy nie zaznałeś. Takich troli nie ma, a zresztą nieważne. Wiesz, że i tak mało kto tędy chodzi. Co? Przecież ciebie tu spotkam? Dobra. Chyba tylko jak zabłądzę. Teren w
winnicy, powiadam? Nie. Dobra. Chwila. Chłopie. O proszę, tam jest niedźwiedź, ale to ten czarny niedźwiedź. Z czarnym niedźwiedziem to ja bym nie próbowała. Te czarne niedźwiedzie nie są najlepszym pomysłem. Dobra, widzę, że chłopcy poszedł, nie wiem gdzie, po co i jak. Natomiast no my musimy się tutaj jeszcze coś czuję porozglądać. A zresztą... No, trochę tu jest jeszcze do wyrzynania tego i owego. Ta w ogóle nawet już uznała, że nie będzie nawet się na mnie triggerować. Kurde, byłam obok tego mostu i oczywiście nie zabrałam tego korzenia. Wolny pełzacz wojownik. O proszę. To on mnie tak nie uderzył, prawda? Raczej nie. A z nich jest niezwykła głowa. Wiecie co? Użyjemy sobie teraz tego smarowidła, bo i tak moje życie jest na poziomie bardzo niskim. A przy okazji będziemy mieli bonus dodatkowy. Gdzie to jest? Gdzie jest moje smarowidło? Och, tu jest. Już myślałam, że przebimbałam. Dobra, niech będzie. Dobra, tu są czarne szczury. Tam są też jaszczurki. Tam ktoś nawet stoi. Chłopie, co za szczur? W ogóle nie ogarnął, że kumpla, że stoję nad ciałem jego kumpla. Dobra, to jest oczywiście zejście z winnicy. Byłam tutaj chyba... Nie, nie byłam tu. Doigrałeś się! Albo to pan zbieg. O chłopie. Wiecie co, ja robię taki rozpierdziel tutaj czasami w tej grze. Że naprawdę. Podejrzany tasak. Ogólnie z tymi tasakami to jest easter egg. Chyba trzeba ich mieć 4 czy coś. Ale no fajnie. Dobra, tutaj zostały jeszcze jaszczurki. Oczywiście idziemy w stronę tego całego wielkiego bagna. Ale to... Na luzie. Tutaj ktoś stoi. Mortis. Jesteś w końcu. Już myślałem, że nigdy się nie zjawisz. A to ty. Jak na starca, to szybko tu dotarłeś. Już ja mam swoje sposoby na poruszanie się po bagnie. Nie ma czasu na gadanie. Bierzmy się do roboty. Bierz kij w ręce. A, bo to Mortis. I dokładnie przekop okolice tego dużego kamienia przy półce skalnej. Czego mam dokładnie szukać? Chyba nie myślałeś, że na trawie będzie leżał wielki czerwony krzyżyk z desek. Wskazałem ci najdokładniejsze miejsce, jakie wywnioskowałem z mapy. Teraz musisz po prostu przekopać cały okoliczny teren. Mniej gadania, więcej kopania. Okej, stary, weź poczekaj. Bo ja tutaj mam jeden wielki rozpierdziel teraz. Dobra, tutaj niczego raczej nie ma. Mamy parę łowisk, parę topielcy, parę krwiopic. Także jest tego trochę. Wyławiamy szybko. Gruba ryba wpadła. No. Kryt, dziękuję. No. Raczej będzie już za chwilę tutaj bezpiecznie. Mogę? Świetnie. Super. Ale ekspior. Przy okazji skarb kopiemy. Ach, o to chodzi. Nic tu nie ma. Że musimy przekopać te 3 punkty. Dobra, to kopiemy. Kurde, nie spodziewałam się, że tutaj gościa spotkam. Zapomniałam sobie w ogóle o tym, że on jest w okolicy winnicy. Niczego tu nie znajdę. Miałam na oku całkiem inną rzecz, a zrobiliśmy w ogóle coś innego. Stara moneta. Skarb i tam kolejny topielec. Może byśmy spróbowali z pełzaczami teraz się pobić? Nie wiem, co o tym myślicie. Ogólnie skarbu, jak widzicie, nie ma tutaj kompletnie.
Mamy teraz lepszą broń, lepsze umiejętności walki. Może by spróbować się z takim tym pełzaczem, wojownikiem. Oczywiście one tutaj były w tej kopalni. Fajnie by było tutaj ogarnąć sprawę. Przy okazji wykopiemy troszeczkę złóż. Dobra, spróbujmy. Co nam szkodzi? Dzisiaj taki troszeczkę eksplorowy odcinek nam się zrobił. W ogóle całe bagna są do wybicia. To jest w ogóle kosmos. Okej, tutaj też złoże zostało. Czy zostało? Po prostu się odnowiło. Dobra, spróbujmy. Tutaj były dwa pełzacze, z tego co pamiętam. Wojowniki. Jeszcze są tam koło wilczego leża. To jest zwykły pełzacz. A, chyba, że się zwykły, wiecie co, zrespił. Tak, o. I tam są właśnie te dwa większe w tych korytarzach. No nie wiem, jak teraz sobie radzimy. Mamy lepsze obrażenia, lepszego kryta, lepsze w ogóle umiejętności. Powinno być dobrze. Okej, okay, już elo, tylko że przyszedł też, o matko, przyszedł też, o Boże! Marvin, ja pierdzielę. Ej, ale fajnie, jestem w stanie je wyklepać, tylko nie w ten sposób. To znaczy, chciałam się rzucić za szybko, bo nie zauważyłam, że tam jest drugi. Ale pojedynczego pełzacza, na luzie. Tak, w sumie to prawie mi się udało wyklepać oba naraz. Tylko się trochę potkłam o własne nogi. No dobra, no... To bijemy mopki, nie? Kurczę, zastanawiam się, czy coś będzie ciekawego w tym miejscu w ogóle. Czy jest, wiecie, tak po prostu nasrane i takie... bez sensu to miejsce. Ale chyba warto. Okej, skoro ten chce do mnie pierwszy przyjść, to ja mu na to pozwolę. Dobra, wystarczy mi oczywiście jeden pan... Od kiedy one atakują w grupie, kurwa? Dobra, nie. Idziemy stąd. Pierdolę to miejsce. Mamy trochę za słabą zbroję. No dobra. Nie wiem, czy mogę już wrócić do Rity, czy jeszcze. Jeszcze tam w lesie przydałoby się rozejrzeć. Tam był niedźwiedź na pewno. Możemy też Mortisowi powiedzieć, że nie znaleźliśmy niczego w tym miejscu. To co, najpierw może wrócimy do Mortisa jednak. Jestem zdziwiona, że pełzacze wojownicy zaczęli atakować w grupie. Ale... cóż. Wychodzimy. Przynajmniej troszeczkę złóż udało się wydobyć. Dobra, to co? Może do Mortisa najpierw podejdziemy. A potem... Marvin, wyjdziesz z tej wody? Dziękuję ci bardzo. Gdzie jest Mortis? Gdzie on poszedł? Zakopane skarby. Gdzie on jest? Ach, poszedł tam patrzeć, czy na pewno niczego nie ma. No nie, stary, nie ma. Jak? Gdzie jest łup? W tym problem. Niczego nie znalazłem we wskazanym miejscu. Dziwna sprawa. Musiałem przecież... To jest w ogóle smoczy korzeń przed moją twarzą. Ja go nie zauważyłam. Może już ktoś go wykopał? To z pewnością te wieśniaki z winnicy. Musieli tu węszyć i pewnie któryś natrafił na skarb. Nic straconego. Zostały nam dwa pozostałe. Spotkajmy się przy ujściu rzeki do morza w pobliżu Silbach za jakiś czas. Ja zostanę tu jeszcze chwilę i Dobra, stary, dzięki, fajnie. A ja właśnie ominam smoczy korzeń, także polecam. Co z tym zadaniem z tym? Od strony jeziora niczego nie ma. Hmm.
To musimy powiedzieć Ricie. Prowadzącą na bagna. Dobra, chodźmy do Rity. Może wrócimy sobie tutaj przez tę jaskinię. Może się też jakieś potwory zrespiły. A jak nie, no to trudno. Ale chyba warto się przejść tędy. Przydałoby się wykończyć tego niedźwiedzia, którego tam widziałam, bo on nie powinien stanowić oczywiście problemów. A ja znowu poszłam nie tędy, co chciałam. Dawaj, Marvin. Wracamy teraz tędy. No tutaj niczego nie było w tej części. Nie, już tam oczywiście byliśmy kiedyś. No dobra. Tutaj zostały też te szkielety. Nie wiem, czy będę w stanie się nimi zająć, czy niezbyt. Ale może chodźmy najpierw do Rity, bo jest parę rzeczy, o których musimy jej powiedzieć. Mam nadzieję, że zdążę i że mnie nie opieprzy, że jakiś stary dziad tu przyszedł pobierać opłatę. Jakiś facet wymusza haracz na podróżnych. Co? Gdzie? Jak? Był na moście za winnicą, ale kiedy z nim porozmawiałem, zdecydował się przyjść gdzieś tutaj. No wspaniale. Jeszcze tylko strażnika traktów od siedmiu boleści mi tu brakowało. No nic, zajmę się tym. Dobrze, że mnie poinformowałeś. Mhm. Polne pełzacze chyba lubią twój teren. Zauważyłem, że rozkopują ziemię nad domami twoich pracowników. Trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby nie zdołały dostać się do środka. Od dłuższego czasu planowałam zamontować jakiś porządny podest nad tymi domkami. Idź do mojego magazynu. Tam powinno być trochę drewna. Weź je i rozłóż na ziemi. Pełzacze nie powinny się przez nie przebić. I nie patrz tak na mnie. Policzę ci za to dodatkowo. Okej, do magazynu, tak? Magazyn, rozumiem, będzie tutaj, gdzie piwniczka. Czy nie? Dobra, odpalmy pochodnie, bo tu jest jak zwykle ciemno. Naila, a może ty mi coś podpowiesz? Nie narzekaj. Mogłaś skończyć w o wiele gorszym miejscu. Masz trochę racji. Ale co mi z tego, że jestem otoczona butelkami, skoro nie wolno mi spróbować nawet łyka tego wina? Szefowa nie pozwala? Niebawem szykuje się kolejna dostawa, a Rita nie uznaje żadnych... Mówiąc o opóźnieniach... Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz jakiejś pomocy? Byłabym wdzięczna, gdybyś załatwił mi jakąś pochodnię. Co prawda jest jeszcze jasno, ale czuję, że trochę tu zabawię, a w ciemnicy za cholerę nie doliczę się tych butelek. Możemy jej dać zwój. Nie mam przy sobie pochodni, ale może to wystarczy. Magia? Ja nie wiedziałam, że bawisz się w takie cuda. Masz do tego jakąś instrukcję? Wystarczy, że przeczytasz tekst na zwoju, a potem spojrzysz na górę. Ale że mam go przeczytać na głos? Możesz przeczytać go w myślach. No dobra, zaraz spróbujemy. Cholera! To naprawdę działa! Owocnej pracy! Okej, zrobiliśmy dla niej przy okazji jakieś zadanie. Okej, czyli rozumiem, że tutaj nie ma drewna. Mogę tą skrzynię, czy dostanę po łapach? Raczej drewna tutaj nie ma, no ale warto sprawdzić. Kurde, ta modyfikacja tak wciąga, że nie chce się kończyć w ogóle grać w to. Mamy deski. O matko. Coś zrobiłam. Dobra. To co? Chyba nie muszę już Ricie o tym mówić, tylko wystarczy, że się tutaj przejdę. I gdzie te miejsca miały być niby? Miało być, że nad domami. Może tutaj gdzieś? Tak, na prawdach. Wszystko jest możliwe. Okej. Otoczenie przez niebezpieczeństwo.
Okej, zrobiliśmy wszystko, o co prosiła nas Rita, więc wróćmy po zapłatę. Wiecie co, ja sobie wrócę naokoło, żeby zahaczyć o ten mostek, bo potem sobie już faktycznie o tym totalnie zapomnę. Tam wyżej można wejść, może za wodospadem coś jest. Natomiast tam jest ten niedźwiedź. To mi się strasznie nie podoba. Kurde, jakiś grizzly. Dobra, smoczy korzeń tu jest, jak widzicie. Dobra, powinnam móc wyjść chyba jakoś tędy. Wyjdę. Wyszłam. Dobra. Tutaj już jest wszystko raczej obcykane, więc wróćmy do niej, oddajmy questa i jeszcze na szybko przejdziemy się do tego lasu. Spróbujemy z tymi szkieletami zawalczyć i zabić niedźwiedzia na przykład. Kurde, miałby dzisiaj krótszy odcinek, a znowu będzie taki jak zwykle. Ale naprawdę, za dobrze się gra, plus te questy są niektóre tak rozbudowane. Wiecie, się to wydaje proste, w sensie idziemy po prostu, coś ogarniamy, a potem się okazuje, że to trwa pół godziny. No, wow. Sprawdziłem wskazane miejsca. I co? Było bardzo niebezpiecznie? Mam się czym martwić? Nie, groźnie było tylko na polu dyniowym, gdzie pozbyłem się paru leśnych bestii. Od strony jeziora nic wam nie grozi, a domy twoich pracowników ochroniłem przed pełzaczami. Co do tamtego strażnika traktów, jak go nazwałaś, to sama podejmiesz decyzję. W takim razie nie jest tak źle, jak myślałam. Tymczasem zajmij się sobą. Mam tu dużo roboty na głowie. Okej. Super zadanie wykonane. Nie myślałam, że jeszcze tutaj znajdziemy questa. Jeszcze jest też parę zadań w mieście, które są do wykonania, ale to muszę jeszcze poczekać chwilowo. Nie mówię oczywiście o tych, które mamy w dzienniku, tylko jeszcze ponad tym jest parę zadań. Dobra. Może spróbujemy z tymi szkieletami. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, ale... Chciałabym mieć tutaj czyste plecy jakby. I dostać się do tego niedźwiedzia. Te szkielety będą mi też w tym przeszkadzać. Tą pochodnię to ja mogę wywalić już. Tu jest jeden szkielet. Nowe wytyczne. A, to to! Czyli gra od nas już wymusiła, żebyśmy tutaj wyruszyli. To był tylko jeden szkielet? Wątpię. O, shit! Nie, w co ja się wpieprzyłam? Niedobrze. Dobra, musimy zaryzykować. O, jak... Ale mnie zmiotą zaraz. Nie zapisałam się chyba. Tak myślałam, że będzie ich więcej. Dobra. Ale mamy nowy wpis, czyli prawdopodobnie tutaj zginął jeden z myśliwych, bo no miały być tutaj same niby wilki. Może jakieś polne, znaczy leśne bestie, a okazało się, że są tutaj szkielety. To w sumie w bardzo dużej ilości, bo i w tej jaskini na dole były, no i tutaj w tej spalonej chacie, nie? To naprawdę ich wiele, trzeba przyznać. No cóż. Bywa i tak. Kurna, nie zapisałam się przed tym pierwszym szkieletem. Znaczy po tym pierwszym szkielecie. Dobra, za chwilę już nie popełnię oczywiście tego błędu. Ej no, Marvin, miałeś się obronić. Dobra. Dobra, to wiecie co? Też skorzystam. I weźmiemy sobie to. Moglibyśmy założyć miecz Aleny, no ale on jest gorszy. Ten nam daje premię jeszcze do broni jednoręcznej. W ogóle, że miecz z magicznej rudy ja dostałam od niego, no to naprawdę jestem pod wrażeniem. Dobra, bo tutaj jest dwoje. Jeden idzie teraz do mnie. No, tylko kryt mi nie wszedł. Dobra. Widzę, że opłacało się w taki trochę
szybszy, wolniejszy sposób to zrobić. Jedyne, kogo nie jesteśmy w stanie teraz pokonać, to dalej trolla i cieniostwora, więc jeżeli o to chodzi, to raczej zostawimy tego typu potwory. Tam jest niedźwiadek. No i czarne niedźwiedzie też stanowią trochę problem. Dobra, połasiłam się trochę. Ale ten wpis chyba oznacza, że tutaj już nie ma niebezpieczeństwa. Pozbyłem się szkieletów z lasu. No ale mogą się pojawić znowu. No oczywiście, że mogą. One nawet za bardzo niczego tutaj nie pilnowały i to jest bardzo dziwne. Że tutaj nawet niczego nie ma przy tych spalonych chatach. Dobra, idziemy pana niedźwiedzia pokonać. Nie pamiętam, czy on był tutaj wcześniej. Chyba był. Był i cieniostwór, i niedźwiedź. Niedźwiedź kiedyś też był problemem, teraz już nie jest, na szczęście. Witam cię, niedźwiadku. Na szczęście niedźwiedź nie jest problemem. Na trzy kryty teraz schodzi. Tam jest oczywiście cieniostwór. A tutaj już chyba niczego za bardzo... Żadnego smoczego korzenia, nic. No nic takiego. Tam jest cieniostwór. Są jeszcze czarne wilki. Także jeszcze ubijmy sobie tego. O kurde, więcej was. Myślałam, że będzie tylko jeden. Dobra. Czyli kolejne miejsce sprawdzone. Dobrze, czyli w takim razie bursztynowe wybrzeże sprawdzimy sobie w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten. No, udało nam się przynajmniej zrobić zadanie dla Rity, więc to też jest jakiś tam na pewno plus. Jeżeli wam się podobało, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla was ten materiał. Trzymajcie się i słyszymy się już w kolejnych. Cześć!